Siemanko, dobry wieczór, cześć i czołem. Pogadamy? Tak sobie siedzę z ziomkiem na skateparku. I tak się zastanawiamy, jak to jest, jeżeli... A to poczekam, aż też przyjdzie, chyba że... Poczekam, aż was przyjdzie więcej. No słuchajcie, bo się tak zastanawiamy z ziomkiem, czy jak siedzimy w miejscu publicznym, takim jak ten skatepark, cześć Mariola, odpowiedzcie mi, czy piwo zerówka, nie chciałem reklamować, czy piwo zerówka, czy można pić piwo zerówkę w publicznym miejscu? Sobie usiedliśmy w skateparku, no i sobie pijemy zeróweczkę. Się zastanawiamy, czy jakby przyszły służby, czy będzie mandacik za piwo zero, czy nie będzie mandaciku. Opowiadajcie, co tam u was słychać ciekawego. Jak minął dzionek, jak mija wieczór. Mariola napisała, mój mąż mówi, że piwo jest napojem orzeźwiającym. No bo to prawda jest. Kolega Krzysiek, który siedzi obok, też mówi, że to jest prawda. Także potwierdzone info, potwierdzone info. Tylko się tak zastanawialiśmy, jak tu szliśmy, czy jak przyjdą służby, wiadomo jakie, to sobie strzelą w kolano, czy jednak przysługuje nam mandat, nawet za zerówkę. Elżbieta Kondracka chce dołączyć do twojej transmisji. Ale to chyba przez pomyłkę ktoś kliknął. Patrz, jak te lampy wyglądają, jak jakiś duch. No, w ogóle facjata, jakaś twarz. No. Akurat dałem tytuł live'a Poga Duchy. No. A tu mamy ducha świecącego na niebiesko. W sumie na biało świeci, ale... Cześć Miro. Tak jak sobie usiadłem z kumplem na skateparku, u nas w mieście, no i tak chcieliśmy sobie pogadać. Ja chciałem pogadać. Może Krzysiek też chciał pogadać, nie wiem. No, zobaczymy. Zobaczymy. W ogóle usiadliśmy sobie tutaj na takim murku. I tu taka dzieciarnia jeździła na... taka dzieciarnia sobie jeździła na... hulajnogach, nie? I usiedliśmy obok. Położyłem plecak, rozsiedliśmy. Oni też tam mieli jakiś plecak, jakieś rzeczy. I... Podeszli, wzięli swoje rzeczy, przenieśli się na inne miejsce. Ja mówię do Krzyśka, ty, przecież my nie upańcy, czego się boją? A tu za chwilę słyszymy, w jakim języku oni się porozumiewają już normalnie, w brech. Ale pełno ich tutaj jest i... Mało tego, dzisiaj mi pewna osoba pokazała filmik,
jak na 11 listopada w Bielsku Białej chodzą sobie tacy panowie w tych takich myckach, wiecie jakich myckach, nie? Takie na głowie mają. Takie wiesz, takie mycki, jak papież. W takich myckach sobie chodzą i robią zdjęcia kamienic. Robią zdjęcia kamienic, ulic. Taka ciekawostka. Kuźwa, jak ciemno u was. No ciemno, czy to ci miro dobre. Patrz, tam jest duch. Ale się przekrzywił coś. No, tu jest skatepark. Mohery. No, to znaczy, no, nie mohery, to takie, kurcze, wiesz, takie kółeczka na głowie mają. Nie biskup. I to nie byli biskupi. Ale w każdym bądź razie widziałem filmik, jak sobie chodzą po naszym mieście i robią zdjęcia kamienic, ulic. Nie wiem, może to przypadek, może nie. Ale tak mi się od razu skojarzyły, wiecie co, roszczenia, ustawa 447 i te sprawy. Tak, dokładnie, Miro. To było... Ci bez... Nasze kamienice, wasze ulice, tak? Tak, no, jakoś tak to było. Ty, Miro, może ty wiesz, bo jak sobie siedzimy tu z kolegą w miejscu publicznym i pijemy sobie zerówki, to kiedy podejdzie do nas służba, nasza służba, bo to są nasi służący, nie? To czy będą mieli prawo nam wkleić mandat? Chyba nie, tak mi się wydaje, że nie, ale mogę się mylić. Się tam nie muszę znać na wszystkim. Miro, odpowiadaj, jak to jest, może ty wiesz. Jak ktoś ma jakąś informację, niech ostrzeże. Tak, tak. Ostrzeżcie nas, bo siedzimy sobie centralnie pod kamerami też. Nieświadomi. Nieświadomi. Ja mam zerówkę. Jak masz zerówkę, to może ci dać tylko zero. No to dobrze, no to właśnie może przyjdą na live'a. To se strzelą publicznie w kolano. Nie możemy butelek wyrzucać, dopóki wiesz. Stąd nie pójdziemy. My kolekcjonujemy butelki. Mandat jest za picie alkoholu. Dokładnie. Też tak myślę właśnie, Marzena. Dzięki. No, to mamy już potwierdzone. Okej. No, także spoko. Co? Wieczorne pogaduchy, nie? Tak sobie... Tamtego live'a nie ma, który był nad jeziorem. Ale jest ten. I tak się zastanawiam, co myślicie o tych wszystkich oświadczeniach, deklaracjach ludzi, którzy w jakiś tam sposób większy lub mniejszy działają w walce o wolność w różnoraki sposób. Co myślicie o tych deklaracjach, które mówią, które ludzie upubliczniają na swoich profilach o tym, że nie zamierzają popełnić samobójstwa? Jestem ciekaw po prostu waszego zdania. Co o tym myślicie? Panie Andrzeju, słyszał pan o azotach i anwilu? Napisała Marzena. O azotach coś kojarzę, ale nie jestem teraz pewien, o co chodzi. Miro napisał, nie wiem, u mnie normalnie na legalu można w parku browara pić. Polska to dziwny kraj. No ja wiem, Miro, że tam u ciebie to w ogóle macie takie fajne parki, gdzie ludzie sobie na kocykach się rozkładają i sobie na legalu mogą pić piwko właśnie. A my możemy na legalu sobie zerówkę pić. Dobra, czekam na wasze odpowiedzi. Co myślicie o tych wszystkich deklaracjach, oświadczeniach, które teraz zasypują internet, szczególnie Facebook? Miro pisze, w centrum miasta, w parku grilla robisz i masz banę. No tak, tak. Co kraj to obyczaj, ci powiem, Miro. Co kraj to obyczaj.
Kurwa, ale ten duch fajnie wygląda. Usłyszałem słowo na K, więc obok nie siedzą goście. Tylko nasi. Nasi tu byli. Młodzież. Młodzież, no. Nikt się nie chce wypowiedzieć na temat tych oświadczeń, deklaracji, co o tym myślicie. Bo jestem naprawdę mega ciekaw. Wygląda na to, że seryjny samobójca dostał zlecenia. Nie dziwię się tym oświadczeniom na fejcie, napisała Marzena. Okej. Okay. Może ktoś jeszcze coś odpowie? Jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na ten temat. Ponieważ zderzyłem się dzisiaj z... nie wiem jak to nazwać. Z wyśmianiem tych ludzi. Z wyśmianiem wszystkich tych ludzi, którzy udostępnili takie. Ja już tam gdzieś odpowiedziałem w komentarzu komuś, że tego oświadczenia nie zrobiłem z powodu tego, że się boję, że czuję się zagrożony, czy cokolwiek takiego. Po prostu zrobiłem to po live'ie Marka na czujnym.pl, który powiedział, że jego zdaniem wszyscy teraz walczący o wolność w większy lub mniejszy sposób, bardziej lub mniej rozpoznawani, powinni zasypać cały internet takimi oświadczeniami, deklaracjami. Więc zrobiłem to samo, ponieważ podzielam, dołączam do zdania Marka i uważam, że tak, niech ten twój system widzi, ilu nas jest, a niech wie, że my wiemy, niech wie, że my wiemy, że nam się to nie podoba, że za często, w ostatnim czasie, za często umierają w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach ludzie, którzy naprawdę bardzo mocno i prężnie przeszkadzali systemowi, że tak powiem. Dlatego uważam, że to, co powiedział Marek na live, jest dobrą sprawą i dlatego się podłączyłem pod to. Miro napisał. To już nic se nie można napisać na swojej tablicy. Nawet jak napiszę, że konia będę na W, to znaczy, że to robię, czy będę robił. No, no właśnie, no. A widzisz, Miro, a są tacy, którzy nawet... Kurwa! To na pewno Polacy. A są tacy, którym się to może nie, że nie podoba, ale wręcz wyśmiewają. Wyśmiewają, twierdzą, że każdy, kto takie coś udostępnia, chce być fajny na siłę. Opowiada, że beczą, płaczą. Przecież kurde, moja tablica. Ja tu rządzę. To jest takie właśnie dzielenie, nie? Tak, no i właśnie, to jest dziwne, że... To jest takie dzielenie ludzi, nas. Tak, dokładnie. Krzysiek mówi, że to jest właśnie takie dzielenie ludzi. I to najgorsze jest to, i bardzo przykre, że to jest wewnątrz. To jest w środowisku. Albo zarzucanie komuś, że ktoś nie chce do polityki wejść. Każdy ma swoją wolę, wolną. Dokładnie. Przecież ja pierdzielę. Ktoś się czuje dobry, nie wiem, w pisaniu pism, pomaganiu ludziom w sprawach prawnych, to dlaczego ktoś go na siłę chce wepchać do polityki, jeżeli ta osoba nie chce? Ktoś inny się czuje dobrze właśnie, nie wiem, w jakichś przemowach, no to spoko, niech idzie, bo się może sprawdzi. I życzę każdemu jak najlepiej. Ale nie można kogoś... Właśnie, tym bardziej, że są ludzie, którzy twierdzą, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc dlaczego niektórzy zmuszają inne osoby, żeby, nie wiem, no,
się deklarowały, że wejdą w politykę, wejdą w ten system, żeby go od środka tam rozwalić. Jeżeli pewne osoby nie chcą, po prostu nie chcą i tyle, no i to powinno wystarczyć. To powinno wystarczyć, a nie nakłaniać na siłę. Marzena napisała: niezaszprycowani umierają nagle lub w niejasnych okolicznościach. Skasowanie w Realu 24. W niejasny... Ach, te komentarze... jest jasnym dowodem na to, że system jest wściekły. Co do w Realu 24? Kiedyś przez lata bardzo, bardzo prężnie oglądałem. Znaczy nadal oglądam. Ale już nie z takim zapałem jak kiedyś. Ograniczam się do, powiem wam, do tych debat teraz. Chociaż najbardziej mi się podobała ta ostatnia debata, po której właśnie usunęli kanał w Realu 24. No i oglądam, lubię słuchać Łukrze. Przegląd wiadomości, przegląd mediów, przegląd prasy. Także lubię sobie to oglądać. Te programy na tym kanale akurat. Jak się nie podoba, to nie czytaj, nie oglądaj. Widocznie jeden z drugim nie dorósł do epoki udostępniania na profilach społecznościowych. No właśnie wręcz te osoby twierdzą, że to myśmy jeszcze mało widzieli, mało się znamy na życiu, mało przeszliśmy, a jednak my szanujemy czyjąś wolę. Wolę drugiego, wolnego człowieka, podkreślam, wolnego człowieka, który ma wolną wolę. Żadnego człowieka nie powinno się zmuszać, wymuszać na nim czynów, które są wbrew jego woli. Więc jeżeli ktoś raz się określił, że nie chce wchodzić w politykę, to powinno się to zostawić i dać już spokój. A nie nakręcać całe środowisko. Widzę, że jest nas 13 osób. Widzę, że... Znaczy dla mnie się w sumie liczy jakość, a nie ilość. Także i tak strona dopiero co powstała, także wszyscy oglądają, wszyscy gadają o wolności, tolerancji, więc się pytam, co z wolnością słowa i tą tolerancją? Napisał Miro. Nie ma jej. Krzysiek mówi, że nie ma jej. Cześć, witaj, Jadwiga. Właśnie to jest przykre, że to się wewnątrz dzieje. Powiem wprost. Niektórzy srają do własnego gniazda. I to jest niefajne. Bo ludzie, którzy prawdopodobnie mogliby nagle się obudzić, widzą, że to nie ma sensu. Mówią o wolności słowa, o wolnej woli, że wolni ludzie, a sami sobie zarzucają na internecie, robią live'y. Więc taki poboczny, taki człowiek, który stoi z boku i obserwuje nasze środowisko, to co on sobie może pomyśleć? Że no, jebnięci po prostu, jebnięci, bo mówię o wolności, a jeden na drugiego napierdziela live'y, kurwa. Bo ten nie chce iść w politykę, ten nie chce tego, ten nie chce tamtego. Nasza wolność i tolerancja różni się od tej, o której mówią w TV, napisała Mariola. No tak, no bo... No bo TV to TV, no. Szkoda słów na nich.
W ogóle, jeżeli to nie problem dla Was, to prosiłbym o udostępnienie tej strony, żeby było nas więcej na tych live'ach kolejnych. Teraz to są takie, wiecie, luźne pogaduchy. Luźne wieczorne pogaduchy. Czasami chcę się z Wami spotkać w taki właśnie luźny sposób. Pogadać, poczytać Wasze komentarze, poodpowiadać Wam. Jesteście niepokorni, nieposłuszni, mówicie prawdę i nie macie zamiaru popełnić samobójstwa, więc jesteście w kolejce do uciszenia. Mają plan i muszą go realizować, napisała Marzena. Orły Kaczyńskiego. Jak myślicie, ruszy się coś w ogóle w tej Polsce, w tym naszym pięknym kraju, ukochanym, ukochanej ojczyźnie? Słucham? Jak się zimno zrobi, to pewnie się ruszy. No tak, jak się zrobi zimno, albo jak przyjdzie głód, to no, wyjdą to może tak. Na ulicę. A zbliża się to dużymi krokami. Tak, Marzena, przypomnę tylko doktora Hałata. I wielu, wielu innych, Marzeno. Doktor Hałat, Edwin, ten 30-paroletni prawnik wyłowiony z rzeki. Teraz Michał. Ten jeszcze świętej pamięci Adolf Kudliński. Zacieśniają pętlę. Tak. Tak, dokładnie. Moim zdaniem nic się nie ruszy. Nikt nie wyjdzie na ulicę, chyba że z lewactwem. A w kluczowych sprawach ludzie dalej śpią i nic ich nie rusza, napisał Miro. No właśnie, to jest przykre, że kiedy jest nagle jakiś Lex TVN, kiedy jest jakieś pospolite ruszenie Marty Lempart, kobiety spod znaku SS, tych dwóch piorunów, o haśle wypierdalać, to wtedy ludzie wychodzą. Wtedy ludzie wychodzą. Smutne to jest niestety, napisała Mariola. A co u Lempartowej? Policzyła już te drobne? Drobne? Jakie drobne? Bo teraz nie czaję. Ja nie poniemaju. Ja nie poniemaju. Miro, ten, wyjaśnij mi, bo nie czaję teraz, czy dlaczego Marta miałaby liczyć drobne. Z tego co wiem, to pewien pan z Bielska-Białej kazał jej grzecznie wyjść, jej w jej języku jej to przekazał,
z Bielska po prostu. A jeszcze pewna grupa, od pewnej grupy Marta otrzymała mopa, żeby po sobie sprzątała tą czerwoną farbę. Miro pisze, o, te co zebrała banieczkę, to drobne dla niej. A, te. No to. Pewnie tak. Pewnie już policzyła, tak samo jak ten cały Margot, pamiętacie? Margot, który oficjalnie robił zrzutki i nie wiem, mówił, że to na pizzkę, czyli pizzę, na coś tam, na bajery i w ogóle. I ludzie wpłacają, czajcie, kuźwa, ludzie wpłacają. A kiedy ktoś robi zrzutkę, nie wiem, na to, żeby dotrzeć do innych ludzi w celu pomocowym, na drugi koniec Polski, albo że ktoś robi zrzutki w celach obrony prawnej dla innej osoby, to nagle są zarzuty, nagle są zarzuty. A tu gościu, który się określa jako baba, robi zrzutkę na pizzę i tam zarabia nie wiem ile tam tysięcy było. Nie wiem czy, no naprawdę, trzeba by to sobie, znajdźcie sobie, nie? Margot, ile tam uzbierał wtedy, nie? I zniknął. A kto ma wyjść, panie Andrzeju? Ci, którzy wychodzili i walczyli, są już za starzy i schorowani. Młodzi nie wyjdą, są urodzeni w czasach dobrobytu, więc dopóki. Znowu mi uciekło. Czemu takie chore są te komentarze? W sensie tak dziwnie się je przewija, że znikają. Oj. Młodzi nie wyjdą, są urodzeni w czasach dobrobytu, więc dopóki nie zaznają biedy i głodu, będą żyć w przekonaniu, że będzie już zawsze. No racja. Racja, pani Marzeno. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że jeżeli chodzi o tych starych i schorowanych ludzi, którzy kiedyś walczyli o wolność, to oni mają teraz inną misję. Oni mają teraz inną misję właśnie uświadamiania, opowiadania i wychowywania swoich wnuków, przekazywania wartości tych dobrych i myślę, że taką misję mają ci właśnie starsi, schorowani ludzie, żeby przekazać potomstwu, wnukom, co się liczy, co się liczy. A sami widzicie, jaka jest ta młodzież. Tak, Nie całkiem. mówię o wszystkich, nie mówię o wszystkich oczywiście, o całej młodzieży, ale widzicie, jak to wygląda. Nie interesują się. Ja też naprawdę przez wiele lat, i czego bardzo żałuję, nie interesowałem się losem mojego kraju, bo miałem, znaczy nie miałem tego w dupie, ale po prostu nie interesowała mnie polityka. A tu chcąc wiedzieć, co się dzieje, jak rozkradana jest Polska, jak wysprzedana, jak odbierana jest nam wolność, suwerenność, to naprawdę trzeba się zacząć interesować tą polityką. No trudno, niestety. Na jakieś działania czy pomoc prawna, czy żeby gdzieś pojechać, pokazać, to zrzutka ble, ale na broń śmierci dla Ukr, to tak. No, no właśnie. Nie wspomnę na dzieci chore, żeby żebrać w tym kraju, to szczyt bezczelności tych nielotów. No dokładnie, ale sami też pamiętacie, kuźwa, ludzie robili Hot 16 Challenge 2, drugą część, żeby zebrać coś, co w ogóle ten nierząd się powinien tym zająć, nie?
masz coś do powiedzenia, to mów, jak ci coś przychodzi do głowy. Znaczy, na razie nie... Wśród młodzieży w dzisiejszych czasach jest wielu homoseksualistów, a oni wyznają inne wartości. Napisała Katarzyna. No to oni się rodzą normalni. To jest środowisko, przez szkołę. Przecież to dzieci się normalne rodzą. Tak. To ktoś im to wtłacza w głowy. Tak. Mi się to wydaje. No też jestem tego zdania. Przecież nikt się nie rodzi homoseksualistą. A poza tym teraz to się stało modne. Tak. Te barwy, wiecie jakie. No. Niby, że tęcza. Gówno nie tęcza. Niby, że pokój i wszystko, i kochajmy się, a bluzgi i przekleństwa. Dokładnie, no. Tak, rurki i na front. No, ja. Dokładnie. Rurki i na front. Już sami zostaliśmy na skateparku. To czekać, aż smutni panowie podjadą. No, dzieci smutni panowie. Nie mam deski, ale możecie się ze mną przejechać na wirtualnej desce. Jak się nie wypieprzę. Sobie zaczniemy od jakiejś wysokiej rampy. Ktoś bluzę zostawił. Muszę tam skoczyć. A ja nie napisałem, że się tacy rodzą. Ja wiem, Kasiu, ja wiem, Katarzyno, że nie napisałaś tego. Ale oni tak twierdzą, ci wszyscy seksuologowie spod tych barw. Dobra. To co? Lecimy, jedziemy? Wyskok. Krzychu, patrz jak jadę. O kurde, no. Patrz, widzę duch. No. Tu się obrócę. Ale ja jestem głupi, nie? Ale ja jestem głupi, nie? Wyrwij sztachetę i na niej pojedź. Zapraszam was na stronę Rebel24. Ostrożnie tam. Jestem ostrożny. Nie widzę, ile ten rajd już trwa. Miro napisał, że myślę, że ta zima będzie ostateczna. No jak tak dalej pójdzie, to tak będzie. No. Dobrze mówi. Dlatego teraz budzimy wilki, a nie owce i barany. Pamiętajcie, w każdą niedzielę o godzinie 20:00. O, dzięki Miro za info. W każdą niedzielę o 20:00 w każdym mieście, gdziekolwiek jesteście, budzimy wilki.
dziwnie tam wygląda. To są kreski, a tu wygląda no. jakaś twarz. No, dokładnie jak jakieś kucze. A to są linie. To może jak zbliżę, to będzie widać. No, widać. Ta górka na wprost wygląda jak mrowisko. No to jest kopiec Kreta w betonie. Ale przedtem tu było lepiej, jak nie było tego. Mi się wydaje, z młodych lat można było ognisko zrobić, no, posiedzieć. No, no tak, tak. A teraz zapal ognisko, ci od razu skasują. No, no dokładnie. 5 minut. No. Za dobrych czasów to tu pamiętam maluchem wjeżdżami bączki kręciłem na trawie. No. No. Kiedyś to było, teraz to nie jest. Nie jest właśnie. O, znaczy. Andrzej, posłuchaj live wczoraj Strażników Wolności. Wiesz co, coś tam widziałem. Coś tam widziałem. No. Coś tam widziałem, ale nie całe. Coś miałem mówić i zapomniałem. Andrew, jak obstawiasz od kiedy szmaty? Ja mówię, że początek października. No już się zaczyna powoli. No. Już widać. Coraz więcej się pojawia. Tak, tak. No, ale to sprane mózgi. Nie? A co to moja siostra dzisiaj mówiła, że coś, jakaś ustawa, coś tam przeszło, o coś o szkołach, nie? Aha, że jakby nie będzie czym ogrzewać szkoły? To będą zamykać. To będą zamykać szkoły. No, ale to jest do przewidzenia, że tak będzie, że ale będzie zdalna. To jeszcze muszę sprawdzić to info. Tak tylko mówię, co usłyszałem dzisiaj. No myślę, że kurczę Miro, październik to jest całkiem bardzo prawdopodobny na szmaty kagańce. Ja coś słyszałem parę miesięcy temu o 15 września, ale nie wiem. Tak mi się coś teraz kojarzy ta data, ale właśnie z maseczkami, ale nie wiem. Ten młode pokolenie już 2 lata straciło. No strasznie. Przez to zdalne nauczanie. Czy co z tych dzieci będzie? A jak to przedłużą? Miro pyta, a jak rodzina nie ma czym grzać w domu, to zamkną dom? No właśnie. Myślę, że rodzina w końcu wyjdzie na ulicę. Dopiero wtedy się potwierają oczy niektórym. Wyjdą na ulicę oczywiście w celu szukania chrustu na opał. Chude ocieplanie. O, w ogóle widzę, że jest Czesia, Czesława. Pozdrawiam cię. Teraz dopiero zauważyłem ikonkę, że jesteś i oglądasz. Pozdrawiam i dziękuję bardzo z całego serca za gościnę. Profesor Zapałowski napisał dzisiaj, że system ucisza ludzi, bo za 2-3 miesiące ma nastąpić ogromna fala uchodźców do Polski. No mi usunęli pewien filmik z profilu, gdzie pewna osoba w pewnym miejscu wypowiada się, że ktoś gdzieś kiedyś wypowiadał się, że im wystarczą 2-3 miesiące, żeby nasłać jednych na drugich. No i usunięty jest ten filmik, bo chciałem dzisiaj pokazać Krzyśkowi i chciałem dzisiaj też siostrze pokazać. No, ale
Tak było, tak było. Taka ciekawostka, ostatnio loty tanich linii lotniczych dość ostro windują cenę. Chyba nie chcą, żeby ludzie się przemieszczali. No ja znowu usłyszałem, no ciekawa ciekawostka. Ja znowu widziałem jakieś zdjęcia dziwnych samolotów nad Polską. Czy to mogą być drogi bezzałogowe? To znaczy, to akurat były samoloty, ale nie chcę teraz zmylić, w sensie skłamać. Były zdjęcia, bo też ktoś robił screeny tych radarów powietrznych. Ale cały czas mapują tu całą Polskę i miejscowości, bo też z helikopterów mapują, z georadarem latają. W jakim celu? W Bielsku też latali helikopterem z georadarem. Też mapowali to ileś tam metrów w głąb ziemi prześwietla. No. Nie wiem, czy to, ja tak myślę, ta onda... Złoża. No, a jeszcze też woda, nie? Ujęcia wody, jakieś ścieki wodne. No tak. Przecież to tak przypadkowo się nie stało, nie? No nie. Nagle. Mhm. Wiadomo, że tam byli mali, więksi truciciele, ale to poszła potężna fala. No tak. Jak to mówią, złotego złocienia? Złotego glona. A no, no tak. No tak, ale to... Równa 22 jest. Wow. A smutni panowie nie przychodzą. Nie bój się, oni dobrze widzą. W ogóle obok mnie siedzi strzelec wyborowy, także... Tylko amunicja droga. 6 złotych do kałacha pocisk. Tak wszystko podrożało. Nie mów na głos. Chociaż rób ta co chce ta. No ale to nie jest żadna tajemnica. No nie jest żadna, no takie są ceny. Słyszeliście, że kilka tysięcy ludzi zatrudniono... Kuźwa, zaś był ciekawy komentarz. Wiecie co? Ja was na chwilę postawię. Wyciągnę sobie drugi telefon i na nim będę czytał komentarze. Bo to jest jakieś dziwne. Słyszeliście, że kilka tysięcy ludzi zatrudniono, którzy mają za zadanie siać zamęt w internecie od Klausa. No to są te farmy. A te farmy troli, no. No a to widać, to od razu wyczuć idzie. Tak, tak. Ja ostatnio powiem wam, że dziennie zaproszeń do znajomych
mam, żeby was nie skłamać, no około, no między 15 a 20. I same takie no-name'y, zero wspólnych znajomych, no dziwne po prostu konta, których nie przyjmuję oczywiście. Autem się już nie opłaca, loty drogie, jak tu podróżować, rowerem? Tak, zalecam rower. No ale im zależy na tym, żebyśmy się nie przemieszczali. Tak, no tak, no. No bo wiesz. Panie Andrzeju, przecież coraz więcej ludzi mówi o tym, że PiS kombinuje, jak wprowadzić w Polsce jeden ze stanów. Mogą zrobić wszystko, żeby ratować dupy. No tak. To już mieliśmy podobną sytuację, kiedy to było? 2 lata temu? Czy rok temu? Co było takie... Było coś. No, te coś, kurde, coś kojarzy, coś było już. Tak, Miro odpisał pani marzenie, że raczej bym powiedział, żeby utrzymać władzę. No tak. Władzę i wykończyć tych, co trzeba, nie? To. Ja też dostaję takie zaproszenia, zaraz wypierdziela w kosz Miro. Nie chcę was też zanudzać za bardzo tu na tym live'ie, za długo. Ale jak będziecie pisać, no to będziemy prowadzić konwersację. Konwersację. No, konserwację to trzeba zrobić z tym systemem. To tak, ale... Ale bardzo chętnie z wami pogadam, tylko... Musicie coś pisać. I tak się chciałem z wami spotkać po prostu. Na takich luźnych pogaduchach. Wybombiłeś już tą zerówkę? Nie, ja powolutku piję. Popatrz, tyle mam. Rany, Julek. No. A ty już wybombiłeś, nie? Ja tak. Tak? Wiesz, mi to ta woda taka tu jest. Już powiem, będę się chwalił, że pierwszy raz w życiu piłem piwo. Myślałem, że to smutni panowie. Co ja tak czuję, bo oni na pewno oglądają i mają to wszystko na podglądzie. No, bo tak ty... same jest coś ciekawości, tak, czy no, kiedy będzie jakaś reakcja. Tak, wiesz? No bo pod kamerą siedzimy, no. Pod kamerami siedzimy. No broń Boże, żadna, z naszej strony żadna jakaś tam... Nie, no nie. Jak wejdą, to po prostu wejdą nam w live'a i tyle. No. Pokażemy buteleczki z napisem alkohol zero. Ja pustą mogę pokazać, że jak zbierają, mogą sobie zabrać. No, ja też jak wypiję. Kapselki to jest, my sprzątamy po sobie. No. Także kapselki do kolekcji. Pani Marzena napisała, pisuary wiedzą, że jesienią może być gorąco. Wprowadzenie jednego ze stanów przeprowadzi ich bezpiecznie do wyborów, które są ich zdaniem wygrają w cuglach. Tak, ale wtedy też tych niepokornych uziemnią. Tak, no przecież... Bo... Wiecie, tych... Tak jak też ktoś napisał chyba w komentarzu pod moim oświadczeniem, deklaracją, że tych bardzo niewygodnych oni... Może inaczej. Ci bardzo niewygodni umierają. I to już się dzieje. Tak. A tych mniej... takie płotki jak ja na przykład, to zawsze mogą w tak zwanych psychuszkach pozamykać.
tym bardziej, że mam do Was też prośbę. Za niedługo mogą wyjść różne materiały, filmiki, paszkwile, kłamliwe paszkwile na temat różnych wolnościowców. Tak jak to już było jakiś czas temu, nie wiem, rok temu to było, żeby po prostu osłabić. Zdyskredytować ludzi, no to, tak. To robią takie akcje po prostu. Dokładnie, to są ci agenci, którzy rozpieprzają całe środowisko na... wysyłają jednych na drugich. Także cokolwiek takiego wyjdzie, a ufacie tej osobie, to no po prostu olać to milczeniem. Olać to milczeniem i zresztą każdy ma swój rozum i nie będę mówił, co macie myśleć, czego nie macie myśleć, co robić, co nie robić, ale po prostu mówię Wam, że już się zaczęło. To grubo. Już się zaczęła nagonka. Już nie mówię o tym, co się dzieje w realnym świecie, ale już się zaczęła nagonka internetowa. Już się zaczęła nagonka internetowa na różnych dziennikarzy, redaktorów i liderów, którzy walczą z systemem, tfu, systemem o wolność. A mogliśmy się napić, to nam ktoś zaburzył wieczór. Napisał Miro. Fauci odwołany, czyli koniec sanitarnego terroru. No właśnie nie wiem, czy koniec, ale tak, udostępniłem dzisiaj tą informację. No, może to być fałszywa flaga, nie? Są zagrania w ich stylu. To mówiłem, jedna jaskółka nie czyni wiosny. Grzegorz Płacze gdzieś live robił o tym, że piszą o nim, że masonem jest. Katarzyna napisała, no początek końca. No to jest manipulacja służb. No tak, no. Zdyskredytować, żeby... Tak jak mówił wczoraj Marek na swojej relacji. Ten szczaw z Dąbrowy Górniczej, który wypuścił rok temu ten paszkwil, kłamliwy paszkwil. Tacy ludzie, kurczę, znowu teraz wychodzą z kolejnymi paszkwilami. Jak z kapelusza, nie? Kasia napisała, co sądzicie o nagraniach Michała? P istocie itp. Czy to jest prawda? Nie wiem, każdy ma swój rozum. Każdy powinien myśleć sam. Ja słuchałem. Podobały mi się te, tak to nazwę, audycje z istotą. A ty co sądzisz, Kasiu?
Kasia, wiesz już, kto zostanie powołany na miejsce Fauciego, czy nie wiesz? Wiele ciekawych spraw. No też tak myślę, no ciekawy, bardzo ciekawy kanał. Bardzo ciekawy kanał. Te dziurni w lewo. Nie tam za daleko. No. No widzę, widzę, jacyś panowie. Ja myślę, że to tajniacy? No nie wiem jeszcze. No mogą być, no. No to nie przerywam live'owo. Patrz. Nie, ale przedtem bym tu źródał. Jeszcze nie wiadomo, co? Kto będzie za Fauciego, napisała Kasia. Trzeba by poszperać. A jak on jest wybierany? Jest jakiś, zbiera się jakiś... Oj, nie wiem. Ja myślę, że to... Że to wszystko jest tak, wiesz... Ręka rękę myje, ja, jeden odchodzi, drugiego tego samego... Tak, bo to tak jak wszędzie, no to jest dobry. Wiesz, Szumowskiego na Niedzielskiego, ja. I te sprawy, nie? Wiesz co, po niektórzy to tęsknią za Szumowskim. Nie był takim sadystą. No tak, on przynajmniej powiedział, co ten, ale potem się poprawił, nie? No ale przytulił miliony, nie? No tak, no. No kurde, teraz high life, nie? Czujny dziś o 4 u roli, wiecie? Ja tak się zastanawiam, co z tą nogą zrobią, bo to wróg numer 1 na teraz. Nie wiem, no. Z tego co widziałem, to Zbychu sobie robi live'y na TikTokach. Na TikToku. Kiedyś chciałem do niego nawet zadzwonić na jego live'ie, bo tam podał swój numer, zresztą jego numer telefoniczny jest ogólnodostępny. Chciałem zadzwonić z jednym pytaniem, nie powiem wam z jakim, ale może mi się kiedyś uda zadać to pytanie. Plany tu za jakiś przekąt. Ostatnio jak tak byliśmy w rozjazdach, to miałem zrobić pewnego live'a. Bo dziwne informacje do mnie docierały na temat, już wam powiem. Że podobno gdzieś prezydent miasta Opola oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu zapraszają na Dzień Niepodległości Ukrainy. 30. rocznica niepodległości. Ale jak mówię, nie zweryfikowałem tego. To państwo, które dopiero jest 30 lat, tak? Nowo powstałe. Bez historii. Nie zweryfikowałem tego, więc... Tak tylko wam powiem, jakie... dlatego nie zrobiłem tego live'a. Bo nie miałem po prostu czasu w tych rozjazdach na zweryfikowanie tej informacji.
czytam komentarze. No, a z tym czujnym, co Katarzyna napisałaś, że dziś o 4 uroli, to co, o 4 rano? Miro napisał, ja tak się zastanawiam, aha, to już było. Będą rozmawiać o tym, co się dzieje ostatnio. No, to się domyśliłem, Katarzyna, a... Miro pyta, a widziałeś, jak dziś Andrzej się macał z Zieleńskim? Nie widziałem. Znaczy pełno tych memów, nie memów, zdjęć lata, więc ja już nie wiem, z którego to jest dnia. Tak, o 4 rano, co? Ale to gdzie to będzie, jeżeli mu usunęli kanał, to gdzie będzie? U Szlachtowicza, u Roli, czy nie wiem, czy nie wiem. No, jak masz jakieś info, to... Ja mam tak zasypanego Messengera, że po prostu nie mam kiedy ci też odpisywać, Katarzyna, wiesz? A wiem, że tam zawsze mi cenne informacje przesyłasz. A na Banbaju? No to powiem wam, ja tego Banbaja założyłem w pierwszy dzień, kiedy on tylko powstał. Zasubskrybowałem sobie tam... Sumlińskiego, bo go uwielbiam słuchać, ma gość potężną wiedzę. Różne kanały sobie zasubskrybowałem, ale jedno mnie zdenerwowało, że nie mogłem założyć własnego kanału. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo odinstalowałem tą aplikację, ale konta nie usunąłem, więc sobie zainstaluję, żeby obejrzeć dzisiaj na Banbaju tego live'a z Markiem. Dobra, ja myślę, że... Nie wiem, mam już kończyć? Napiszcie go. Bo wydaje mi się, że przynudzam trochę. Andrzej jest na FB w Realu i tam wszystkie informacje się znajdują, a linki do Banbaja. To ja wiem, że tak robią. Katarzyna napisała, nie kończ. Ja zaraz wracam. Buteleczka jakaś, posprzątamy po kimś. O! Już jestem. Jesteś? Jestem. Jestem wszędzie.
Nie wiem, bo nie widziałem komentarzy. Mhm. Okej. Katarzyna napisała, że na temat krainy na literę U. O. Lepiej nie pisać, bo kanały blokują podobno. O, już zaczęli? O. Twoja żona ogląda transmisję. Pozdrawiam cię, żono. Pozdrawiamy cię. Mam nadzieję, że masz tam ładną pogodę nad morzem. Że macie. Bo to taki babski wyjazd. Z tego, co słyszałem. Zobacz, co Czujny opublikował teraz. No już wchodzę. Już wchodzę. No widzę, jedna nowa. A teraz leci live na żywo. Wydanie specjalne, definitywny koniec wolności słowa w Polsce. Atak hakerski na niezależną platformę podczas wywiadu z redaktorem Markiem Majchrem. Czyli chodzi o Bandbaj? Ja widziałem te zapowiedzi, w sensie zapowiedzi w komentarzach. Ktoś gdzieś, jakiś hejter napisał, że chyba to widziałem, ale jeszcze za... Atak hakerski na platformę Bandbaj. No właśnie, ja to wczoraj albo przedwczoraj na YouTubie widziałem taki, szkoda, że screena nie zrobiłem. Jakie jaja, kuźwa, Bandbaja im zbanowali. No, farmy. No, atak hakerski na platformę Bandbaj podczas programu na żywo w cztery oczy z redaktorem Markiem Majcherem. Za chwilę transmisja na Czujne. Jakie jaja. To wiecie co? To ja kończę, bo zapraszam was na stronę Czujny, na stronę Rebel24, a także na stronę Rebel24 TV i oczywiście na moją stronę nowo powstałą. Mam na imię Andrzej. A teraz może przerzućmy się na live'a Marka. Także ja kończę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.